W tym filmie porozmawiamy o ułamkach równoważnych, ułamkach zwykłych równoważnych. Powiedzmy, że mamy ułamek 3 czwarte i zastanawiam się, jaka jest równoważna liczba ósmych. 3 czwarte ile to się równa ósmych. Możemy oznaczyć liczbę, o którą pytamy znakiem zapytania, albo jakąkolwiek literą, na przykład literą y. Jaka jest wartość liczbowa y? Ile to jest y? 3 czwarte, ile to jest równe ósmych? Albo inaczej, ile musi się równać y, żeby to równanie było prawdziwe? Zanim zaproszę Was do zatrzymania filmu i zastanowienia się samodzielnie, mała podpowiedź. Spróbujmy wyobrazić sobie w jakiś sposób 3 czwarte. Wyrazić 3 czwarte przy pomocy jakiejś figury geometrycznej, na przykład prostokąta. Podzielimy go na cztery równe części, powiedzmy, że są równe. Umówmy się, że są równe, na pół i każdą z połówek jeszcze raz na pół. Trzy części z tych czwartych, którekolwiek trzy, to na przykład ta część, ta część i ta część. Nie muszą leżeć obok siebie, którekolwiek trzy. To są trzy czwarte. Jeżeli teraz chcemy wiedzieć, ile to ósmych, to musimy narysować taki sam prostokąt, ale tym razem zamiast podzielić go na cztery części, cztery równe, podzielimy go na osiem równych części. Najpierw na 4 i każdą z tych czwartych części jeszcze na pół, czyli na dwie równe. I to są ósme części całości. Musicie sobie wyobrazić, że są wszystkie równe, bo rysunek jest odręczny. Ile musimy zaznaczyć ósmych, żeby to zaznaczenie było równe 3 czwarte? Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie. No dobrze, przyjrzyjmy się tym rysunkom. Żeby fioletowy obszar był taki sam na obydwu rysunkach, to tę pierwszą jedną czwartą musimy zaznaczyć, pierwszą jedną ósmą i drugą jedną ósmą. Pierwsza jedna czwarta to to samo co te dwie ósme. Druga jedna czwarta to kolejne dwie jedne ósme i ostatnia jedna czwarta to kolejne dwie jedna ósma i jedna ósma. Ile ósmych zaznaczyliśmy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ten pokolorowany obszar to 6 ósmych. 3 czwarte jest równoważne 6 ósmym. Czyli przy takim oznaczeniu, jak zrobiliśmy na początku, 6 ósmych równe jest y ósmych albo inaczej, y równe jest 6. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Górne koło podzielone zostało na 6 równych części. Każda z nich to jedna z sześciu równych części, czyli jedna szósta. I cztery z nich zaznaczone są na niebiesko. Czyli górne koło reprezentuje cztery z sześciu. Cztery szóste. Ile trzecich jest równoważne czterem szóstym? Ile trzecich to cztery szóste. Albo znowu możemy zaznaczyć jakąś literą, niech będzie tym razem x. Jaka musi być wartość x, żeby te dwa ułamki były równoważne, żeby oznaczały to samo. Czyli ile musi być równy x. Żeby 4 szóste były równe x trzecich. Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie najpierw sami. No to po kolei. Zróbmy może tak. Wygląda na to, że 1 trzecia na dolnym rysunku odpowiada takiemu obszarowi na górnym rysunku. No, i ma to sens, bo jeżeli podzielimy 1 trzecią na dwie równe części, to to będzie 1 szósta i to będzie 1 szósta. Dwie 1 szóste są równoważne 1 trzeciej. Albo odwrotnie, 1 trzecia jest równoważna 2 szóstym. Czyli ta 1 trzecia jest równoważna tym 2 szóstym. Ale to nie koniec, bo jeszcze tutaj mamy 2 1 szóste. I można powiedzieć, że składają się one na jedną trzecią, są równoważne jednej trzeciej. I może trochę jest mylące to, że nie leżą one obok siebie i nie wyglądają jak jedna trzecia. Ale to nie ma znaczenia. Jeżeli wyobrazimy sobie, że przesuwamy jedną z tych szóstych, tę jedną szóstą przesuniemy tutaj, to te dwie jedne szóste razem już wyglądają jak jedna trzecia. I rzeczywiście są równoważne 1 trzeciej. Na przykład tej 1 trzeciej. Zaznaczone na górnym rysunku 4, 1 odpowiadają 2 1 trzecim. Na dolnym rysunku. Mówiąc inaczej, x równa się 2. 4 szóste równe jest x trzecich. 4 szóste równe jest 2 trzecie.